Namaste, Maria Bukardi z tej strony. Moje sprawozdanie osobiste z naszego wczorajszego, 85. Rytuału dla Matki Ziemi, Kwiatowej Pełni Księżyca, 7 maja 2020. W maksymalnym skrócie wszystko to, co najważniejsze. Nasz wczorajszy rytuał był inny niż wszystkie poprzednie. To mogłabym powiedzieć właściwie do każdego z nich, ponieważ każdy jest inny, jeden, jedyny i niepowtarzalny. Tak jak i każda nasza transmisja, każda ceremonia w każdy czwartek jest jedna, jedyna i niepowtarzalna. Cały jej przebieg, treść i przekazy od Siły Wyższej. Nasz wczorajszy 85 rytuał dla Matki Ziemi miał miejsce po naszej 100 ósmej ceremonii, gdzie omawialiśmy taki trudny temat, prawda? Czyli o tym, jak uniknąć porażki i jak zrealizować wszystkie Twoje marzenia i wszystkie Twoje cele. O tym strachu przed porażką, który może być ukryty bardzo głęboko w podświadomości. Może to być strach genetyczny, odziedziczony od naszych przodków, może to być jednak strach który wynika z poprzednich doświadczeń, a nawet z poprzedniej inkarnacji. Może być on widoczny, niewidoczny, lub tak maleńki, że nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy, i blokować wszystkie nasze marzenia i wszystkie nasze pragnienia. Tuż po naszej 108 ceremonii, właściwie od razu, już przeszłam do mojego gabinetu, aby przebrać się w odpowiednie ubranie. Wczoraj nosiłam Srebrną suknię magiczną z, z, z czerwonym haftem i biały płaszcz magiczny ze złotym haftem. Bardzo wyjątkowe kolory, jak na to spotkanie, jak na ten 85. Rytuał dla Matki Ziemi. Ale. Co się wydarzyło? Wydarzyło się bardzo, bardzo dużo. Ja będę tutaj korzystać z moich notatek, takich wszystkich najważniejszych rzeczy, abym o czymś nie zapomniała, ponieważ nagrywam to bardzo, bardzo spontanicznie. Tutaj, siedząc w słońcu, w magicznej oazie, zaczęła się pora sucha. Czyli mamy przepiękne słońce, jest niesamowicie gorąco i wszystko jest w fazie rozwoju. Czyli jak słyszysz, żabki mają czas kumkania, wszystkie ptaszki, wszystkie insekty wszystko jest w fazie właśnie tego budzenia się do życia. Mamy również nowe małe kotki w magicznej oazie, ponieważ nasza koteczka Kalinka urodziła je. Nie wiem jeszcze ile ich jest, ponieważ nie chcę przeszkadzać, nie chcę zaglądać tam do tego miejsca, gdzie one są ale w odpowiednim momencie gdy już wyjdą to zrobię oczywiście dla was zdjęcia. Wszystkie zdjęcia są w tej chwili dostępne publicznie na blogu Magicznej Oazy, ale także na moim blogu www.bukardymaria.com. W tych ostatnich wpisach macie albumy z kwietnia, albumy z maja i postaram się w kolejnym czasie przygotować również troszeczkę starsze albumy, ponieważ mam te zdjęcia zupełnie w innym miejscu i muszę je najpierw przegrać i później w gracie, tak aby były dla Was dostępne. W ten sposób jesteście na bieżąco z tym wszystkim, co dzieje się wokół mnie, co dzieje się w Magicznej Oazie. I jeszcze raz z całego serca dziękuję za wszystkie darowizny. Codziennie napływają od Was darowizny na jedzenie. Dla, dla robaczków, tak. Dla robaczków również, dla wszystkich naszych stworzonek. Również nasadzenie drzew, nasadzenie krzewów, na y, rozwój tej nowej wodnej oazy natury, która będzie niesamowitym kosztem dla nas, ponieważ sam koszt wykonania jej to jest przynajmniej 150 tysięcy złotych, już tak naprawdę w maleńkiej w maleńki części, już nie licząc wszystkich takich dodatkowych rzeczy. I za to bardzo z całego serca chciałabym Wam podziękować. Wczorajszy rytuał dla Matki Ziemi odbył się oczywiście w magicznej oazie, na moim śnieżnobiałym tarasie i był bardzo wyjątkowy, ponieważ tylko pierwsza część przebiegała tak jak zwykle, czyli ta pierwsza część obfitowała w niesamowite energie, które spłynęły z wszechświata, energie, które mogłabym nazwać energią wibracji różowej, różowej, czyli bezwarunkowej miłości, fioletowej, czyli przemiany i transformacji, która cały czas trwa teraz na Ziemi i objawia się w każdym z nas i jak czuć, w każdym kącie siła mroku próbuje to zablokować wszystkimi możliwymi sposobami, dlatego każdy z nas to odczuwa, praktycznie taką walkę dobra ze złem, tak to można nazwać. Taki doszedł czas, który ja nazywam czasem tak armagedon, czyli taka kompletna walka, gdzie siła światła przejmuje panowanie nad tym światem, który przez tyle, tyle stuleci był w ciemności. Czyli ten czas odrodzenia się tej nowej Atlantydy. Ta pierwsza część, czyli energia różowa. Energia fioletowa, energia złota, czyli tej mądrości wyższej, bardzo, bardzo silna energia. I tutaj dla tych wszystkich osób z Was, które tak kochają bransoletki mitycznych drzew Edenu, w kolejnym czasie wykonam kilka nowych istotek właśnie w tej wibracji bardziej złotej, która pomaga nam nawiązać tą... Jak gdyby na, być na tym samym poziomie wibracyjnym, co ta złota energia mądrości wyższej, podejmowania mądrych decyzji, tej naszej duszy wyższej, tej świadomości, czyli nie podświadomości, ale świadomości, czekam tylko na ostatnie elementy, które wędrują do mnie już bardzo, bardzo długo, ze względu na aktualną sytuację, ale chciałam koniecznie, aby te bransoletki były z dodatkiem elementów. Pozłacanych i elementów z czystego złota, czyli na te elementy jeszcze czekam, aby je ukończyć. Te projekty już są w moich myślach, jak będą one wyglądać. I w kolejnym czasie wstawię również dla Was y, na mojej stronie www.maria.bukardi.pl, czyli na tym. W tym sklepie, gdzie można kupować przepowiednie i wszystkie inne rzeczy, tam jest specjalna kategoria kamienie mocy. Ona powstała w ostatnim czasie i tam mam dla Was również jeden naturalny kryształ cytrynu, bardzo piękny, i mam dwie pary kamieni poprox. Pop Rocks, najcudowniejsze kamienie, jakie można sobie wyobrazić, to jest, są również żywe kamienie, ale nie takie żywe kamienie Mokli Marble, jakie znacie, jakie większość z Was już posiada, ale Pop Rocks są jeszcze bardziej magiczne i jeszcze bardziej wyjątkowe i mam tylko dwie pary, właściwie tą jedną chciałabym zostawić dla siebie, tą większą, ale jeżeli ktoś z Was poczuje, że jest ona dla Was i ją zamówi, zakupi, to je oddam. Bo wiem, że je bardziej potrzebujecie niż ja. Gdy jestem tutaj cały czas na mitycznej Atlantydzie i te energie stoją mi praktycznie codziennie do mojej dyspozycji, a gdy jesteście w innych miejscach, to bardzo, bardzo te energie są wam potrzebne. I pamiętajcie o tym, i tutaj taka formułka ponieważ ten film pojawi się również publicznie że nie ponoszę odpowiedzialności za wykorzystanie tych rzeczy i również należy wszystko skonsultować z lekarzem i farmaceutą. Ta formułka po prostu światowych organizacji mroku została zawarta. Kamienie poprox odmładzają komórki w naszym ciele. Czyli, jeżeli ktoś z was czuje zmęczenie, czuje już te pierwsze zmarszczki, czy już głębsze zmarszczki, kto po prostu czuje zmęczenie swojego ciała, to dla niego mogą one być wybawieniem. Pamiętajcie jednak, to są tak jak żywe kamienie, jak żywe istotki. To jest dziewczynka i to jest chłopczyk. I należy tak o nie dbać, jakbyście mieli swojego kotka czy pieska, czyli naprawdę bardzo, bardzo o nie dbać, ofiarować im miłość, nie wrzucić je tam byle gdzie do szuflady i o nich zapomnieć, bo wtedy się rozpadną. I pamiętajcie, poproks należy trzymać daleko od świec, ponieważ one wrzucone do ognia wybuchają, ale tylko ogień jest dla nich niebezpieczny. Są to oczywiście bardzo wyjątkowe kamienie, które są z pirytu. A o pirycie już wiecie, bo jeżeli bierzecie udział w moich ceremoniach co czwartek, to była również taka ceremonia na szczycie piramidy pirytowej w Grandola w Portugalii, bardzo, bardzo wyjątkowa. No ale wracając do tego rytuału dla matki ziemi. Czyli te energie złote Następnie energię delikatnego, błękitnego promienia, które mogłabym nazwać tymi energiami mitycznej Atlantydy, mogłabym je nazwać tymi energiami niebieskiego topazu, mogłabym je nazwać również energiami kreatywności. Później większość energii przechodziła w spektrum całej tęczy, i tak również w ostatnim czasie pojawiły się w tej, w tej zakładce Kamienie Mocy pojawiły się dwa kryształy Engel Aura, angel aura, czyli jak je nazywamy, są to naturalne kryształy górskie, pokryte szlachetnymi. Szlachetnymi, kamie szlachetnymi kamieniami, szlachetnymi metalami jak złoto czy srebro, i wtedy one mają taką właśnie niesamowitą, tęczową wibrację. Jeszcze mam w moich zbiorach trzy takie Engel Aura, i one również pojawią się w kolejnym czasie. Kolejna rzecz, to wszystko się wydarzyło. To te energie wędrowały, te energie rozchodziły się wokół mnie. Ja część rytuału. Y Wykonałam nastojąco część, naklęcząco i w tych momentach zawsze tak dopasowanych do, do tych energii, które spływały z wszechświata. I co było jeszcze bardzo ważne, na tym rytuale byli obecni strażnicy światła. Oraz wojownicy światła. Było bardzo dużo strażników światła, bardzo dużo wojowników światła, więc już na początku, gdy się pojawili, to wiedziałam, że coś wyjątkowego będzie się działo. I tu także ataki sił mroku przez ostatnie, jak gdyby trzy dni, przed samym rytuałem dla Matki Ziemi, już mi o tym mówiły, że będzie bardzo wyjątkowo i na pewno również u Was taki jest to czas. Czyli wracając tutaj, dobrze spirale, rozchodziły się spirale, mm, dokładnie. I w tej części wydarzyło się coś bardzo wyjątkowego dla mnie: że miałam wędrówkę poprzez wiele moich inkarnacji. I to tak w przeciągu kilku sekund. Raz byłam w bardzo starym klasztorze żeńskim. Gdzie pamięta były przepiękne krzaki Czarnego Bzu. Pamiętacie, już mówiłam Wam o krzakach Czarnego Bzu, one teraz też kwitną w Magicznej Oazie. Jestem pewna, że również u Was w Europie. To jest bardzo wyjątkowa dewa, która ma niesamowitą energię, i pamiętajcie, że tam również pod krzakami Czarnego Bzu. Są wejścia do podziemi, czyli jeżeli macie jakieś istoty, które się do was przyczepiły, jakieś larwy, jakieś demony, jakieś istoty niższych wymiarów, to można je w tym miejscu, jak gdyby wysłać do podziemi. I tak zaczął się również ten rytuał dla Matki Ziemi. Zaczęły obok mnie szaleć kosy. Te czarne ptaszki, oczywiście to są męs, męskie, czyli chłopczyki, mają, są i czarne i mają pomarańczowy dzióbek, i one są nazywane tak zwanymi czarnymi druidami. I gdy one zaczynają śpiewać wieczorem lub o samym poranku, to jest ten czas, gdzie można złapać demony i wysłać do podziemi. I również mój rytuał dla matki ziemi od tego się zaczął: że wyłapałam wszystkie ciemne istoty, które były gdziekolwiek w pobliżu tutaj magicznej oazy, i przy pomocy odpowiednich energii wysłałam je do podziemi czyli do tego miejsca, gdzie powinny zostać, a nie grasować tutaj po ziemi. I teraz y, również mieliśmy ceremonię, gdzie tym symbolem był ten czarny druid. Gdy wejdziecie sobie do ceremonii, tam na moją stronę www.bukardymaria.com zakładka ceremonie i przerolujecie tą stronę w dół, to tam jest również baner, gdzie jest właśnie ten kos, czarny druid, to jest ta ceremonia, myślę, że powinniśmy do niej wrócić, dokładnie w tym momencie. Z takich ważnych informacji również, większość ceremonii jest już przepisana i wkrótce pojawią się teksty, będzie sobie mogli pobrać tekst do każdej ceremonii w formacie PDF, ewentualnie go wydrukować jeżeli potrzebujecie go w takiej formie drukowanej i wtedy tak jak mówiłam, jeżeli cokolwiek drukujecie, jeżeli gdziekolwiek wykorzystujecie papier teraz były rozliczenia z urzędami skarbowymi, to najlepsza okazja, aby za ten papier który żeście wykorzystali, posadzić drzewo w magicznej oazie, zawsze pod moimi wpisami macie link by posadzić drzewo poprzez nasze stowarzyszenie w Szwajcarii onosemina.org czy poprzez moją um, Paypal Me yy, i wtedy pisujecie jako temat darowizny drzewo, na przykład w intencji zdrowia, czy w intencji zużytego papieru. Tak, abyśmy się dobrze rozumieli. Także za wszystko, jakikolwiek papier wykorzystujemy, sadzimy drzewo w magicznej oazie i wtedy mamy takie również odczucie, bo papier pochodzi z drzewa i w ramach tego sadzimy kolejne nowe drzewo. Mamy nowy obszar do posadzenia, bo mówiłam Wam już w tych filmikach, które są dostępne w albumie Mai w magicznej oazie, że ten kolejny teren. W tej chwili, jak tylko zostanie otwarty notariusz, myślę, że w kolejnych tygodniach będzie już otwarty, idziemy, zakupić ten kolejny teren, i jest tam kolejne miejsce na nowe drzewa. Mamy również w tej chwili rozmowy z innym właścicielem, gdzie za malutką cenę, bo około tych 11 tysięcy euro, możemy kupić dużo większy teren. Po Wyżej magicznej oazy, czyli te wszystkie darowizny, które spłyną, te drzewa zostaną tam posadzone. A jeżeli ktoś pomoże nam w formie zakupienia tego terenu, czyli wysłania większej darowizny na typowo zakup gruntu, to również bardzo, bardzo za to dziękuję. Już z góry za to dziękuję. Idziemy dalej, czyli to wędrówka poprzez poprzednie inkarnacje. W tej jednej inkarnacji, gdzie byłam w tym klasztorze żeńskim, to był mniej więcej XII-XIII wiek, były takie piękne, olbrzymie krzewy czarnego bzu. To było bardzo wyjątkowe przeżycie, ale dlaczego ta wędrówka poprzez te wszystkie inkarnacje, to jeszcze w tym momencie nie miałam o tym pojęcia, ale Później, w tej ostatniej części wszystko stało się jasne. Czyli ta wędrówka była bardzo szybka poprzez różne regiony, poprzez różne moje inkarnacje, na przykład na terenie dzisiejszej Islandii, na przykład na terenie dzisiejszej Grenlandii, na terenie dzisiejszej Norwegii, na terenie dzisiejszej dzisiejszej Francji, czyli Languedoc, Roussillon na terenie dzisiejszej Prowancy, na terenie dzisiejszych Niemiec, i tak dalej, mogłabym wymienić ich bardzo dużo. To był bardzo szybki taki przelot, również jedna z inkarnacji była w Colorado. I tak, mniej więcej, mniej więcej, tak, mogłabym tą część w tych krótkich słowach opowiedzieć wam. Ta wędrówka poprzez poprzednie inkarnacje była niesamowitym przeżyciem. Z tego można było napisać kilka ksiąg, powieści, ale to wydarzyło się tak szybko, że to był tylko taki lot, nazwijmy to. Tak jak nasza jedna z poprzednich y, transmisji, z naszych poprzednich ceremonii, gdzie mówiliśmy o rycerzu mieczy, to taki to był właśnie przelot poprzez te inkarnacje. I później rozpoczęła się ta najważniejsza część, czyli w tej pierwszej części miało miejsce wszystko. Miało miejsce to, że przywitałam Was, uczestników, widziałam Was, uczestników, nasze światełka się połączyły, stworzyliśmy sieć światła, sieć miłości, taką, jaką tworzymy na każdym rytuale dla Matki Ziemi. Przyjęliśmy te energie wszechświata, ja je przekazałam do Ziemi. Te energie również szły poprzez naszą sieć, czyli mogliście ją również odczuwać w Was, wokół Was, w Waszym najbliższym otoczeniu. Natomiast ta ostatnia część rytuału dla Matki Ziemi była tak wyjątkowa, że długo zastanawiałam się, czy mam to opowiedzieć. Dlatego opowiadam to dopiero dzisiaj, a nie zaraz wczoraj po rytuale, jak zazwyczaj miało to miejsce. Zawsze opowiadałam zazwyczaj od razu po, prawda? Dzisiaj jednak odpowiadam dopiero troszeczkę później, bo bo musiałam to przemyśleć, czy naprawdę to powinnam opowiedzieć, czy ktoś może to źle zrozumieć, czy może to kogoś, nie wiem, urazić, ktoś się może jakoś inaczej źle poczuć. Ale doszłam do wniosku, że mówimy o wszystkim szczerze i takie również otrzymałam wczoraj przesłanie od siły wyższej, że mam mówić do Was nadal tak jak do tej pory. Bardzo konkretnie, wszystko tak, jak wszystko przebiega, bez żadnego wycinania pewnych rzeczy, nazwijmy to tak. Nawet jeżeli kogoś może to rozczarować, może to być szokujące, może to być, że ktoś nie, nie ma takich przeżyć, to może to wyglądać jak ze świata fantazji nie ma to znaczenia, będę mówiła tak, jak było. Kolejna część rytuała była bardzo wyjątkowa, była związana z moim powołaniem. Już kiedyś mówiłam Ci o tym, że częścią mojego powołania jest wysiewanie Wysiewanie, czyli wysyłanie nasionek, wysiewanie. Hmm. Czego wysiewanie, zaczynanie czegoś. Nie ma w tym nic dziwnego, że moją formą mojej osobowości jest aktywista, czyli działacz, czyli ten, który coś zaczyna, coś aktywuje, czyli jak dusza wyższa wybrała sobie jak zwykle odpowiedni moment urodzi, odpowiednie miejsce urodzin, że wszystkie planety są w odpowiednim miejscu, prawda? I tak jak u Ciebie. Nic nie jest przypadkowe. Czyli, czy jesteśmy dzieckiem wcześniakiem, czy jesteśmy dzieckiem opóźnionym, czy jesteśmy dzieckiem, które pojawiło się z cesarskiego cięcia, wszystko ta nasza dusza sobie wybrała. I tak moja dusza wybrała sobie to, że byłam dzieckiem opóźnionym. Właściwie już w ostatnim momencie zostałam. Wyjęta, jak nie tyle wyjęta, co została sprowokowana, sprowokowany ten poród i tak pojawiłam się w odpowiednim momencie, dokładnie o godzinie 22 czasu polskiego, w środę 1 września 1976 roku. Dla tych wszystkich osób, które to interesuje, mogą sobie wszystko teraz sprawdzić, jaką jestem osobą. Czyli oczywiście znak panny i ascendent w bliźniętach. I wszystkie planety, to wszystko możecie sobie sprawdzić na zasadzie kosmogramu. To już nie jest żadna tajemnica. Kiedyś to były takie rzeczy, o których żeśmy tak mówili yy, półgłosem, aby nikt nie słyszał, a teraz już wszystko możecie, do, do całej tej wiedzy, do wszystkich rzeczy macie dostęp. I ta część była bardzo wyjątkowa. I... Zaczęło się od tego, że założyłam kaptur od mojego białego płaszcza i to robię bardzo rzadko. Ale były niesamowicie agresywne, takie malutkie chrząszcze, które tutaj u nas są w magicznej oazie i zazwyczaj pozwalam na to, aby mnie pogryzły. Ale tym razem coś mi powiedziało załóż kaptur. W tym momencie, gdy założyłam kaptur... Żabki, cichutko, bo nic nie słychać. <laughs> Muszę wstać, aby je troszkę przestraszyć. Czyli jak... Widzicie, słyszycie? Jak uciekają? <noise> Czyli, jeżeli zakładam kaptur, to naprawdę bardzo, bardzo rzadko, i w tym momencie siła wyższa powiedziała mi, że mam to zrobić. I również upadłam na kolana, i w tym momencie już zaczęła się ta część. Znalazłam się w bardzo wyjątkowym miejscu, gdzie były olbrzymie, olbrzymie stare drzewa. Takie stare drzewa, że ja jeszcze wśród wszystkich moich podróży nie widziałam tak olbrzymich drzew. Tam spotkaliśmy się dokładnie w siedem osób, siedem istot. Ale siedem osób w tym wypełnieniu tego szczególnego zadania, a z nami te osoby, które są z nami związane. O tym za chwileczkę powiem. Czyli również ty, jeżeli brałaś czy brałeś udział w rytuale dla Matki Ziemi. I rozpoczęliśmy... Bardzo dynamicznie. Każdy z nas dokładnie wiedział, co ma robić. Ja nie widziałam twarzy tych, poprze, tych pozostałych uczestników, nazwijmy to tak dokładnie tego, co za chwileczkę opowiem. Wiedziałam tylko, że jest nas, wydaje mi się, że siedem, bo ja byłam, ja, później mia, miałam trzy osoby z prawej, trzy osoby z lewej, i wydaje mi się, że naprzeciwko mnie już nikogo nie było, ale mogę się mylić, mogło być nas osiem. W takim półcieniu, właściwie w nocy, można było powiedzieć, i każdy z nas poprzez swoją rękę dającą, wystawił tą dłoń. I nastąpiły trzy etapy. Pierwszy etap: daliśmy z siebie, każdy z nas, ze swojej duszy, energię, najpierw do tej dłoni, i przez tą dłoń wysłaliśmy je wszystkie. W jeden punkt, i w tym punkcie zaczęła powstawać kula. Kula energii. Ta kula energii miała wszystkie możliwe kolory tęczy. Ona wibrowała. I czym więcej tej energii naszych dusz, nie naszych ciał, naszych dusz dawaliśmy w to miejsce, to ta kula była większa. Gdy osiągnęła taką wielkość około 15-20 centymetrów, Nasze dłonie zrobiły taki gest, nie dotykaliśmy tej kuli, tylko na odległość, jak gdyby z dołu do góry, i ta kula zaczęła się unosić. I ta kula tak poszybowała wyżej, 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 ponad nas, bardzo wysoko do nieba, i jak już była taka maleńka, jak gwiazda tylko, to nagle rozpadła się na taki pyłek nasionka. Coś, żeśmy stworzyli z naszych dusz, co rozsiało się po całej Ziemi. Widziałam tylko, jak rozsiewa się to dookoła, 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 na różne, nazwijmy to tak, kontynenty, na całą Ziemię. Następny etap wyglądał dokładnie tak samo, tylko tym razem nie, wy, nie zabraliśmy z nas energii naszych dusz, ale wszystkie nasze poprzednie doświadczenia, naszych poprzednich inkarnacji. Może byłaś, czy byłeś tą osobą, która była w tym kręgu? Nie wiem, może byłaś lub byłeś tylko tą osobą, która e, towarzyszyła nam, ale nie tworzyła tego, tylko to widziała. Jeżeli byłaś, czy byłeś daleko w kręgach poza nami, to mogło to być niewidoczne, tylko odczuwalne. I teraz tak, ta kolejna kula dlaczego o tym mówię, bo to nie jest. Tak, że tylko myśmy to robili, my jesteśmy wybrani, my jesteśmy najważniejsi i tak dalej, my jesteśmy jacyś guru, nie? Nic bardziej błędnego. Ta energia była bardzo wyjątkowa i za tym o, za chwileczką opowiem. Może jeszcze ważną rzeczą, to za chwileczkę, najpierw wrócimy. Czyli ta energia naszych wszystkich poprzednich inkarnacji, wszystkich poprzednich doświadczeń, cała wiedza, wszystkie doświadczenia, wszystko to, co żeśmy widzieli, co żeśmy odczuli, Również stworzyła taką kulę. Ta kula była również w wielkości, może tr troszeczkę większa, może 25 cm średnicy, i tak samo powędrowała w górę i rozsiała się wszędzie. I w tym momencie zadałam sobie pytanie, dlaczego ta kula poprzednich inkarnacji, i odpowiedź od razu przyszła od siły wyższej, wszystkie wspomnienia, które siła mroku próbuje wymazać z nas, wymazać z ludzi. Są bardzo ważne. Dlatego tak ważny jest teraz ten kamień Labladoryt, kamień koncentracji, kamień powołania, kamień, który pomaga nam przypomnieć sobie wszystko, czyli również nasze wszystkie poprzednie inkarnacje. Dlaczego? Wyobraź sobie, że jesteś teraz tą osobą, i znasz wszystkie twoje poprzednie inkarnacje. Ja tutaj nie mówię o jakichś. Takich praktykach hipnozy, czy różnych innych praktykach, gdzie ktoś ci wmawia, że to była Twoja poprzednia inkarnacja. Ty dokładnie wiesz, co jest naprawdę Twoją poprzednią inkarnacją, a co nie. Czyli gdy Ty sobie samodzielnie, szukając tego skarbu w Tobie, i to możesz zrobić samodzielnie, do tego nikogo nie potrzebujesz, nikogo, kto będzie Ci mówił, że to jest Twoja inkarnacja, a to nie jest Twoja inkarnacja, i tak dalej. To odczuwasz w Twoim sercu, Ty to widzisz, Ty to czujesz, i to. Dokładnie wiesz, że to jest Twoja inkarnacja. Robisz to samodzielnie, w ciszy, w spokoju, wchodzisz w Twoje wnętrze, wypowiadasz Twoją wolną wolę. Tak chcę sobie przypomnieć moją poprzednią inkarnację, wchodzisz w te poprzednie inkarnacje i je odczytujesz. Oczywiście można skorzystać z tego, że ktoś ci pomoże odczytać Twoje poprzednie inkarnacje, ale uwaga, bo tutaj jest więcej szarlatanów, niż tych osób, które naprawdę mają tą zdolność. Dlatego zawsze zachęcam was do tego, aby robić to samodzielnie. Czyli na, czy u takiej osoby, której naprawdę macie zaufanie i wiecie na 100%, że ona wami nie manipuluje. Uwaga. Inny temat, na inne spotkanie. I kolejny, trzeci etap tego wysiewania to było wysiewanie energii planet Gwiazd, galaktyk, z których pochodzimy. To było bardzo wyjątkowe. Przypomniałam sobie od razu wszystko, jak jest w moim domu, wszystkie te energie i stworzyliśmy tą ostatnią, trzecią kulę. Ta była największa i ta powędrowała również w górę i rozsiała się po całej Ziemi. Wracając do tych wspomnień. Nie mam teraz labradoritu i dlatego zapomniałam. Koncentracja troszeczkę opadła. Czyli te wspomnienia są dla nas wszystkich bardzo ważne, ze względu na to, że jeżeli wiemy, jakie są nasze poprzednie inkarnacje, jeżeli mamy całą tą wiedzę naszych poprzednich inkarnacji, jeżeli mamy całą wiedzę tego, co wydarzyło się na Ziemi, to jest o wiele trudniej nami manipulować, bo my widzimy, co działo się przez stulecia, my widzimy to całe kłamstwo polityki, my widzimy całe to kłamstwo religii panujących, my widzimy wszystkie te manipulacje istotnym roku i w tym momencie już nie można na nim manipulować. To się staje niemożliwe. Czyli dlatego jest to takie ważne, aby sobie to wszystko przypomnieć. Kamień, bladoret, medytacja, wejście do wnętrza, nasze ceremonie co czwartek i krok po kroku odkryjesz wszystkie Twoje poprzednie inkarnacje, przypomnisz sobie wszystko to, co jest ważne. Idziemy dalej. Czyli po wysianiu tej energii, planet, nastąpił ostatni moment. Podniosłam głowę i chciałam koniecznie zobaczyć twarze tych. Istot osób, które były wokół mnie, ale widziałam tylko moją twarz. Była troszeczkę inna niż moja twarz, którą znasz w tym momencie, chociaż bardzo podobna. I może piękniejsza, tak to mogę nazwać. Młodsza, piękniejsza, takie mam wrażenie. Moja dusza ma około tych 17, może 18 lat, nie więcej, dlatego. Ta zawsze w tych wizjach widoczna jest twarz w tej, w tej formie. Ale nie widziałam twarzy poprzednich, tych pozostałych uczestników, tylko widziałam, że każdy z nich się uśmiechał. Były kobiety i byli mężczyźni. I teraz najważniejsze, nagle z góry zeszła na nas energia, którą każdy z nas przekazał do wszystkich istot, które były za nami. I teraz w tym momencie widziałam, że każdy z nas za sobą miał setki innych istot, którymi może się opiekuje, które są z tą osobą związane, bo tak jak wy jesteście związani ze mną, bo oglądacie mój film, słuchacie moich słuchowisk, rozwijacie się razem ze mną, bo ja się nadal również rozwijam, Rośniemy razem. Tak każda z tych istot obecnych ze mną miała taką swoją grupę setek innych istot, z którymi jest w kontakcie, które ją, są z nią i której przekazała to światło. I to było niesamowite. To światło przechodziło przeze mnie i szło do was, wyście byli jak gdyby za mną w tym momencie, szło daleko, daleko, daleko do każdej istoty, bardzo, bardzo daleko. I było tak silne i to światło was... Rozświetliło, uskrzydliło. To było tak piękne odczucie z jednej strony tej odpowiedzialności za każde moje słowo, które mówią do Was, za każde moje zachowanie, jak się względem Was zachowuję, za każdy list, który do Was piszę. To jest niesamowita odpowiedzialność, bo wiem, że każde moje słowo jest jak zaklęcie i każde moje słowo może budować, może motywować, ale może również kogoś zniszczyć, może komuś sprawić przykrość, może komuś jak gdyby. Pogłębić jego blokady, czy pogłębić jakieś dramatyczne odczucia. Dlatego jest to tak niesamowita odpowiedzialność, którą czuję na mnie, na moich barkach każdego dnia. I myślę, że jesteś sobie w stanie wyobrazić, jaka to jest odpowiedzialność za, za każdy gest, za każde słowo, za, za wszystko. Ktoś mi kiedyś zadał takie pytanie na YouTube: dlaczego w moich filmach ja mówię tak dziwnie? To jest właśnie ta odpowiedzialność. Że w każdej ceremonii, gdy przekazuję wam wszystkie przesłania, wszystkie wskazówki, wszystkie moje przeżycia, jest to dla mnie bardzo ważne, aby mądrze wybrać słowa. Bo kiedyś w tych moich pierwszych filmach, które są jeszcze dostępne i znacie je, to tak troszeczkę peplałam, bez ładu, bez składu, nazwijmy to tak. Przekazywałam wam tylko informacje, jak taki działacz, jak aktywista, bo to była wtedy moja rola. To była moja rola, aby wysiać informacje wszędzie dookoła. A teraz moja rola się zmieniła, bo wy wzrastacie i gdy ktoś zaczyna o tych pierwszych z filmów, to również wzrasta. Niektórzy wzrastają teraz szybciej niż nam było to dane wzrastać, bo te wibracje bardzo pomagają szybko wzrastać, szybciej wzrastać. I teraz moja rola jest zupełnie inna, i dlatego w tym momencie muszę przemyśleć każde moje słowo. Każdy mój gest i wszystko to, jak się zachowuję i jak z wami komunikuję. Dlatego dla niektórych osób może to dziwnie wyglądać. Na mnie również może to dziwnie wyglądać. Zawsze mam jakieś ale do moich filmów, ale staram się jak mogę. Również nie jestem idealna. Jestem również człowiekiem w procesie wzrostu i procesie doświadczania siebie, ale również doprowadzenia czegoś do ideału. Czyli szlifuję nadal również mnie, mój diament, tak jak i ty szlifujesz, twój. Czyli możemy sobie wytykać palcami, co jest złe, co się komuś nie podoba, co ktoś zrobił źle. Hmm. Ale możemy również podać sobie dłoni, i powiedzieć: ty wzrastasz tak samo, jak ja wzrastam. Ty tak samo robisz błędy, jak ja robię błędy. Każdy z nas pracuje nad szlifowaniem swojego własnego diamentu, bo nie ma dwóch takich samych diamentów, prawda? <gryw> Dokładnie, nie ma dwóch takich samych ludzi. Czyli tak mniej więcej skończył się. 85 rytuał dla Matki Ziemi, bardzo wyjątkowy, dla mnie również wyjątkowy przez to, że ta symbolika, prawda, bo mamy 85, może powinniśmy wrócić do 85 ceremonii. Jestem sama ciekawa, jaki to był temat. Zaraz zerknę. Ósemka, czyli to piękno, ta nieskończoność, ta wędrówka w czasie i przestrzeni, ta piątka, czyli również to takie bardziej taka odpowiedzialność. Autorytet, władza, ale również materia, czyli działanie w materii. I takim mniej więcej był ten rytuał. Co jeszcze rzuciło mi się w oczy? Każdy z nas. W tym procesie tego tworzenia, tego, co żeśmy później wysiali, miał również biały płaszcz z białym kapturem wyszywany na złoto, i każdy z nas miał złotą koronę ze złotego, czystego, szczerego złota. Tam były różne kamienie szlachetne, również widoczne, ale każdy z nas ją miał. To było bardzo zaskakujące. Takie miałam troszeczkę wrażenie tak, te korony były materialne, półmaterialne że jesteśmy w średniowieczu. Mniej więcej, czy jesteśmy może w lesie druidów, ale druidzi raczej nie nosili korony. To było bardzo wyjątkowe. I myślę, że również powinnam to powiedzieć dokładnie w tym momencie, gdzie wśród tej korony teraz takie zamieszanie. Dobrze. Dziękuję z całego serca za nasz wczorajszy 85. rytuał dla Matki Ziemi. Zapraszam Cię na kolejny za miesiąc. Jestem bardzo ciekawa, jaka będzie energie, jakie będą przesłania, co zmienimy tutaj na ziemi, tym razem żeśmy wysiewali niesamowicie dużo, no zobaczymy co z tego wykiełkuje, ja to widzę w tym momencie w magicznej łazie. Jak przez te wszystkie lata tak bardzo trudno było nam wszystko wysiać, żeby to wykiełkowało, żeby to wyrosło, to teraz nagle kiełkują rzeczy, które ja wysiałam, 7 lat temu, 10 lat temu, one teraz kiełkują po tak długim czasie. Różne rośliny z różnych miejsc na ziemi i tak dalej. To tego też nie powinnam mówić głośno, bo wie, jak to są teraz ustawy. Ale wszystkie rośliny ze wszystkich części świata nagle zaczynają kiełkować. To jest bardzo wyjątkowy rok. Tu się dzieją cuda. Jesteśmy w środku walki pomiędzy dobrem i ze złem. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. To, co każdy z nas, z nas ma w sobie, to kształtujemy każdego dnia. Dbajmy więc o nasze myśli, o nasze słowa i o nasze działania. Tak jak mówiłam, na naszych ceremoniach. Widzimy się w kolejny czwartek, najpóźniej w kolejny czwartek na 109 ceremonii. O już dziewiąty etap przemiany i transformacji po procesie osiągnięcia 100%. To będzie wyjątkowy. Ostatni, chyba jedno z najważniejszych spotkań. I później zaczynamy 110, 111, i już będzie dużo jedynek, prawda, w tym pierwszym części, czyli na pewno będzie bardziej o indywidualności, o tym jak siebie szlifować, jak siebie rozwijać. I pamiętaj, przy dostępie na tydzień, na miesiąc lub na rok masz dostęp do wszystkich moich filmów, wszystkich ceremonii. Wszystkich moich książek, wszystkich moich słuchowisk, niezależnie od tego, czy masz tylko na tydzień, na miesiąc, czy na rok, niezależnie od twojego stanu finansowego, prawda, bo te dostępy na tydzień są zazwyczaj dla tych osób, które no po prostu nie mają w tym momencie większej kwoty, żeby zamówić sobie dostęp na rok, czyli zamawiają na tydzień, co tydzień, co dwa tygodnie, jak mogą, prawda, ale macie dostęp do tych wszystkich treści, które... Są tylko i wyłącznie na mojej stronie. Ich nigdzie indziej nie znajdziecie. Na żadnych serwisach społecznościowych tam są tylko fragmenty, tylko malutkie cząstki, a cała wiedza jest tylko w ten sposób, w tym momencie dostępna. Ta wymiana jest konieczna, aby została zachowana wymiana energii i wszystkie oczywiście te. Formy wymiany trafiają na rozwój magicznej oazy, bo to jest dla mnie w tym momencie najważniejszy cel, który realizuję: ukończyć tą magiczną oazę, by była w 100% samowystarczalna i abyśmy mogli zacząć stworzyć kolejną. Do zobaczenia więc najpóźniej no w czwartek. Twoja Maria Bukardzi.